Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy późno vloga jak na nas. Ale był jeden powód, dlaczego tak jest, a mianowicie... Ale dopiero od nas wyszła ekipa mikrofilmowa, bo nagrywaliśmy pewną kampanię dla jednej z marek. No i teraz jesteśmy wolni i lecimy ogarniać sprawy na miasto. Na pewno musimy jechać kupić nowe poduszki. Tak, ostatnio Kolbie mu coś odwaliło. Kolbie dosłownie wszystko pogryzł. I na pewno chwilowo muszę się stać złotą rączką w domu, bo jak się psuje, to wszystko naraz. Dobra, ja nic nie mówię, bo zasłona w sypialni 3 miesiące leży w szafie. Zobaczymy, czy dzisiaj zostanie wszystko naprawione. Zabieramy się do tego vloga. Jest późno, musimy się streszczać. Musimy. I najpierw jedzenie. Tak. Umówienie. Dojechaliśmy do naszej dzisiejszej knajpy. Dzisiaj uczta tutaj. Tak, to nie wygląda, naprawdę to nie wygląda, ale jest, to są najlepsze burgery w Warszawie, jakie jedliśmy. Więc nie było nas tu bardzo, bardzo dawno. Dojechaliśmy i czekamy na miejsce. I doczekaliśmy się dania głównego. To jest nasze śniadanie dzisiejsze. Zjesz to? Nie ma opcji tego. No, nie ma opcji, ale podzielę się z tobą. I dojechaliśmy do naszego miejsca docelowego. Dzisiaj jesteśmy aż w Galerii Młociny, gdzie jak na nasze miejsce zamieszkania jest to daleka galeria, ale jednak lubimy tu przyjeżdżać. Jest dużo, dużo sklepów i co najważniejsze, dzisiaj się kierujemy do Primarka. A że burgerek nie starczył mojemu chłopcowi, to jeszcze wstąpiliśmy jest szybko tutaj, na Gudluda. Dostępny smak jak przystojny kawaler. O. Czy to o mnie? Piernik, czekolada, deser. Jestem kawalerem. Dziękuję. Jak ktoś tutaj przyszedł na tłusty czwartek, to mógł się najeść na luziku pączkowych lodów. Ciekawe jak to w ogóle smakuje. Wydaje mi się, że to nie może być jakiś wow, no nie? Niekoniecznie chciałabym. Chociaż Gudluda bardzo lubimy i szanujemy. W Krakowie miałem go bardzo często. A pierwszy raz stąd doszedłem w Krakowie Gudluda. No widzisz. No. Świata ze mną zwiedzisz, co nie? Mamy to! Się na siłowni iść, chyba zrezygnuję po dzisiejszych zakupach. Ostatnio pojawiło mi się gdzieś, w sensie oglądałam jedną dziewczynę, która pokazuje tam różne malowidła i tak dalej i polecała podkład z lumenę i powiem wam, że szukam go od kilku tygodni gdzieś stacjonarnie, bo nie mam pojęcia jaki kolor będzie dla mnie dobry i nigdzie go stacjonarnie nie ma, więc jak ktoś używa z was podkładu lumenę, to możecie dać mi znać gdzie kupujecie albo nie wiem, może na czuja wybiorę po prostu i zamówię go online. I trochę tego wszystkiego nazbieraliśmy. Tak się wiecie, jedzie się do takiego sklepu, mówi, a weźmiemy to, to się jeszcze przyda. No i wróciliśmy z 3 torbami, więc robimy szybki haul, co udało nam się dzisiaj znaleźć. Jak mówiliśmy, Kolbi nam ostatnio zjada wszystkie poszewki na poduszki, więc mamy nowe, jedyne jakie były beżowe, a beżowy, jak wiecie, to jeden z moich ulubionych kolorów, więc wzięliśmy beżowe i mamy cenę 17 zł za sztukę. Ręczników nigdy za wiele, chociaż my już nie mamy gdzie trzymać tego, wiesz, o tym wszystkiego, ale dobra. Kupiliśmy ręczniki, ja sobie wzięłam różowe, które okazały się lepsze, bo są jakieś super soft. Tutaj Michaelowi wcisnęliśmy trochę tańsze, te kosztowały 30, a różowe 50. No i do zestawu jeszcze wzięliśmy takie mniejsze ręczniczki do twarzy też, żeby pasowały kolorystycznie. I taki zestaw 3 ręczników 30x30 to koszt 13 zł różowe i 9 zł takie szare. Te słoiczki już mogliście widzieć w sklepie, jak pokazywaliśmy. Mamy 3 sztuki i cena jednego to 19 zł. I myślałam właśnie o mące, makaronie czy płatkach śniadaniowych, które wprost uwielbiam. Wzięliśmy, żeby sobie wszystko segregować powoli w szafce, żeby tam po prostu było trochę czyściej. Więc mam nadzieję, że nam się to sprawdzi. Nie będzie nic się ulatniało, nie powinno, bo tutaj te pokrywki mają taką gumę. Ale zobaczymy, sprawdzimy i jeżeli dobrze się będzie sprawdzać, to na pewno pojedziemy po więcej, żeby już wszystko było posegregowane w takich słoiczkach.
Tu Michael na siłowni jeszcze dorwał bidon, dość duży, on mieści 2 litry wody. I koszt tego bidonu, bidona czy bidonu? Pojemnika na wodę. O, pojemnik na wodę, zostaniemy przy tym 24 zł. Dalej, wzięłam ręczniczki, takie ściereczki do kuchni, tego też nigdy za wiele, mamy sporo, ale z moim facetem jest dość problematyczne, ponieważ on co chwilę bierze, dosłownie co chwilę nową ścierkę, gdzie ja daję czystą i za chwilę widzę, że ta czysta jest rzucona gdzieś w kąt i jest wyciągnięta nowa, więc mamy kolejny zapas, żebym mógł sobie co chwilę ją wymieniać. Dorwałam jeszcze taką wielką, wielką świecę. Stwierdziłam, że ta świeca będzie bardziej dekoracyjna. Zapachu one nie dają zbyt dużego, więc ona po prostu fajnie wygląda, jak się taka duża świeca pali. I ona ma chyba cztery knoty. I tak się prezentuje w czarnym szkle, był jeszcze w białym, ale nam tu będzie pasowało bardziej w czarnym. I koszt tej świecy to chyba 50 zł, jak dobrze pamiętam, a tutaj ceny nie widzę, już musiała gdzieś mi wylecieć. Mamy też wieszaki, będę się zaraz zabierać za nasze szafy, bo już tam się dzieją złe rzeczy. Więc kupiliśmy 2 zestawy wieszaków, takie 5 sztuk drewnianych wieszaków 10 zł, więc wydaje mi się, że Primark ma dobrą cenę, bo te drewniane zawsze są dużo droższe. I dziś będę też sprzątać szafę i wystawiać mnóstwo rzeczy na Vinted, więc jak już to uda mi się zrobić, to wstawimy też Wam link właśnie do ubrań. Może ktoś coś znajdzie dla siebie. Mamy mnóstwo rzeczy na sprzedanie, naprawdę w świetnym stanie, dlatego może ktoś z Was po prostu z tego skorzysta, skoro u nas to wisi i się kurzy. Wzięłam jeszcze prześcieradło. Co prawda nie wiem, jak to prześcieradło będzie się sprawować. Nigdy prześcieradła, ani żadnych takich, wiecie, kołdry, poszewek do sypialni nie brałam z Primarka, więc zobaczymy, jak to się będzie zachowywało i czy będzie fajne. Mogę Wam dać znać, jak już będziemy trochę tego używać. Dlatego prześcieradło wzięte i cena to 43 zł. Ja mam rozmiar 180x2. Michael wybrał też nam nowy dozownik do mydła, tak to się nazywa? Dozownik do mydła? Mamy dozownik do mydła i mamy jeszcze do tego komplet do szczoteczek. Kolbi, zaraz mi to pozwalasz wszystko. Z tego względu mamy teraz białe, wybierał to Michael, ponieważ kupiłam ostatnio w Homli taki zestaw zielono-złoty. Co prawda nie pasuje do naszej łazienki za bardzo, ale jest bardzo ładny. No i Michael powiedział ostatnio, że mamy bardzo brzydki ten zestaw, że musimy to koniecznie wymienić, więc teraz zmieniamy sobie na biały. I ten dozownik do mydła kosztował 22 zł, a kubeczek na szczoteczki 17 zł, więc myślę, że to dobra cena jak na takie rzeczy. Na pewno w Homli czy w Home & You macie te zestawy dużo droższe. Kot, kot, a to dla Ciebie? Te bańki mydlane będziesz puszczał? Tak, dla nas. Będziesz robił taką romantyczną atmosferę wieczorami? Tak. Mamy bańki to koszt 9 zł. Przeważnie zawsze, gdzie jesteśmy w takich sklepach i bańki są, to bierzemy dla Niuni. Niunia się zawsze cieszy, jak tam z nią puszczamy, więc kolejny zapach baniek będzie od nas miała. Tutaj jest etui do podsów, do słuchawek. 13 zł kosztowało. Co prawda jest taki silikonowy. To jest silikon? Nie, to jest taka guma bardziej chyba. Silikon, guma, no. Wiemy, że będzie się prawdopodobnie do niego wszystko przyczepiać, ale słuchawki, które Michael dostał w grudniu na urodziny, są już w średnim stanie. Są bardzo porysowane, więc namówiłam go, żeby chociaż tak, wiecie, chowając je do kieszeni czy do plecaka, jak idzie na siłownię, żeby chociaż sobie schował w to, żeby mu się tak mocno nie rysowały. I tutaj 13 zł za takie etui. Tutaj mam jeszcze dywanik łazienkowy. Kamera tego koloru za bardzo nie oddaje, jest taki ciemno-ciemno-szary i tutaj widzę, że trochę się zgiął. Ale to pewnie się wyprostuje, jak będzie trochę leżał. My mamy teraz biało-czarny i te biało-czarne ładnie wyglądają, ale powiem Wam, że jest to dość problematyczne, jak to pierzemy, bo jak ja to piorę, to jakby ten czarny przechodzi na biały i ten dywanik wygląda, jakby miał już z kilka lat, a ma parę miesięcy, więc wymieniliśmy na taki i ten dywanik kosztował 34 zł, a tutaj ma jeszcze z drugiej strony taki antypoślizgowy materiał, więc dobrze, bo Kolbi tam lubi biegać, więc nie będzie chociaż co chwilę tego wszystkiego tam przewracał. No i to tak.
I ostatnie dwie rzeczy to zwykłe czarne koszulki. Czarne koszulki mają to do siebie, że wiecie, szybko się spierają, więc my te z Primarka lubimy. Ja zawsze biorę też z męskiego działu, bo damski, nie dosyć, że ma, wydaje mi się, dużo gorszy materiał, to mają strasznie dziwne kroje, więc sobie wzięłam S-kę z męskiego działu, Michael też ma M-kę, kolejne, także tutaj właśnie cena takiej koszulki to chyba ta M-ka kosztowała 50, a S-ka 40. Jak dobrze mówię? Nie, 47 S-ka i 50 M-ka. I to by było na tyle. Ja się biorę teraz za pranie tego wszystkiego, zanim zaczniemy coś nosić, używać ścierek, ręczników, prześcieradła, to oczywiście wszystko najpierw wypiorę. Biorę się do pracy, wszystko poukładam na swoje miejsce i biorę się za szafę. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj tam wszystko ogarnąć, żeby móc też powystawiać i żeby było już to z głowy. No i wczoraj spędziłam całe, dosłownie cały wieczór na porządkowaniu naszych szaf, ale przebrnęłam przez to, jestem strasznie siebie dumna, że w końcu się za to zabrałam. Szczerze, mam trzy wielkie wory ciuchów na sprzedaż. Tak jak wam mówiłam wczoraj, ciuchy są praktycznie jak nowe. Po prostu mam tego za dużo, trzeba się pozbyć większości, żeby były, wiecie, miejsce na nowe, jak to zawsze u kobiet bywa. Także wstawiam to na Vinted i macie nazwę Brower Ania X Michaelso, możecie sobie tą nazwę wyszukać i tam rzeczy będą się pojawiać na bieżąco. Nie będę wstawiała wszystkiego naraz, bo wiem, że to wszystko ucieka dosłownie w kilka sekund, więc zrobimy po prostu kilka tur, gdzie te rzeczy będą się pojawiać, więc zachęcam do jak najszybszego sprawdzania. A my się bierzemy teraz za szybkie śniadanko i lecimy ogarniać nasze poniedziałkowe sprawy na miasto. No i oczywiście muszę wam się pochwalić moim nowym nabytkiem. Być może niektórzy widzieli ostatnio na Instagramie, a jeśli nie, to pokażę wam też tutaj. Właśnie we współpracy z marką De'Longhi, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka, chciałbym wam pokazać właśnie ten nasz nowy nabytek, automatyczny ekspres do kawy. Jest mega prosty w obsłudze, także zapraszam ze mną, pokażę wam co nieco, co ten ekspres potrafi. I od blisko miesiąca czasu testujemy nowy sprzęt od marki De'Longhi, czyli Magnifica Evo. Jak widzicie, jest to sprzęt naprawdę mały, kompaktowy, zmieści się w każdą lukę, ma fajny, designerski styl. Obsługa tego ekspresu jest banalnie prosta. Tutaj wsypujemy ziarna do kawy, czyli w sumie najważniejsza rzecz. Zamykamy pokrywę i odpalamy sprzęciar. I ekspres daje nam możliwość wypicia waszej ulubionej kawy niczym z kawiarni. I tutaj jak widzicie mamy menu, które pozwala wam wypić lub wybrać waszą ulubioną pozycję. I spośród menu klasycznych kaw możemy sobie wybrać espresso lub taką zwykłą czarną kawę. Tutaj mamy ilość ziaren, którą możemy sobie wybrać, jeżeli chodzi o intensywność i o moc kawy. A po podłączeniu takiego pojemniczka z mlekiem uaktywnią nam się kolejne kawy z wachlarzu menu, takie jak latte czy cappuccino, lub też własna personalizacja latte z ilością mleka. Ja się biorę już za robienie naszych ulubionych kaw. A jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o ekspres, to jest jedna funkcja, taka jak hot water, czyli idealna temperatura do naparów czy też herbat. Dlatego jeśli jesteście miłośnikami naparów, na przykład, tak jak ja, no to również jak najbardziej taka funkcja się wam przyda. A jeśli chcecie zobaczyć bardziej szczegółową recenzję tego ekspresu do kawy, no to zapraszam was na YouTube Pani AGD. I w opisie pod naszym filmem zostawiam wam dwa linki. Pierwszy link to jest właśnie do tego sprzętu, a drugi link jest do recenzji tego produktu u Pani AGD. I udało się wyrwać nam z domu. Ogólnie zaczęłam już studia.
I dzisiaj miałam pierwsze zajęcia online. Jest mi strasznie przykro z tego powodu. Wczoraj prawie się popłakałam Michaelowi, że mam jakąś... Deprechę. Tak, że mam deprechę, że nie chcę wracać. Jakby wiem, że to nie jest nic strasznego, tym bardziej teraz mój plan jest naprawdę cud, miód, malina w porównaniu do tego, co było w zeszłym semestrze. Więc wiem, że podołam, ale mimo wszystko strasznie, strasznie mi się nie chce. A my lecimy teraz gdzie? Jedziemy jeszcze raz do galerii handlowej. Ostatnio zabraliśmy was do Primarka i mój chłopak widać, że jest bardzo zadowolony jadąc do kolejnej. Ale jeżeli już robimy haul zakupowy z rzeczami do domu, to namówiłam go jeszcze na kilka rzeczy, które do domu możemy dokupić, które są nam potrzebne, więc jedziemy szukać. Zobaczymy, czy uda nam się coś ciekawego znaleźć. Już jest luty, a ja się wzięłam za szukanie kalendarza, więc stwierdziłam ostatnio, że wolałabym mieć trochę bardziej wygospodarowany czas, mniej więcej zapisywać sobie, co kiedy mam zrobić. Więc jesteśmy w Empiku, jest akurat minut 50% na kalendarze, więc może uda mi się coś fajnego znaleźć. Okej, kalendarza nie znalazłam, jednak żaden mi się nie podoba wizualnie, tak jakbym chciała, więc przyszłam tu po ołówki. Tak jak mówię, zaczęłam nowy semestr, a moje ołówki są w tragicznym stanie po tamtym semestrze, więc muszę dokupić kilka sztuk, różne grubości. Miałam jechać do plastyka, ale tam zawsze ciężko jest się gdziekolwiek zatrzymać, więc już wezmę, myślę, że coś tutaj. Chodzenie na zakupy z Michaelem polega na tym, że co chwilę mówi, a to ja pójdę do łazienki, a to ja poczekam na zewnątrz i latam po tej galerii sama. Lecę jeszcze szybko do Sephory po masełko do ust, bo i moje, i Michaela usta są zawsze w tragicznym stanie, więc biorę masełko polecane przez was, polecane przez wszystkich. Mam nadzieję, że coś nam pomoże. Moja kobieta właśnie przeżywa dylemat, czy brać maskę do ust za 100 zł. Właśnie tak chciałam ją kupić, a teraz sobie myślę, że chyba mi pogięło trochę. Szkoda, że nie ma takiej ankiety. Na YouTubie, nie? Tak, żeby teraz właśnie zrobić... Zróbmy tak. Wy, kto ma tą maskę, niech napisze w komentarzu, czy naprawdę jest warta swojej ceny. Ja ją teraz ładnie odłożę na półeczkę, ale jeżeli powiecie mi, że jest warta, to wrócimy po nią, żebym ją kupiła. Tak. Dobra? Właśnie testuję tą maskę. Czekajcie, jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Bo to jest jeszcze w takiej formie, takiej normalnej pomadki. Niczym się nie różni od tego za 100, za 10 zł z rozmanem. Nieprawda. Sleeping mask i to na całą noc nakładasz, a rano masz usta, co ty... Jak Angelina Jolie, tak. Ale zobacz, to jest jeszcze taka w formie takiej pomadki. 80 zł kosztuje. Jestem nad taką kobietą, która woli kupować jednak rzeczy do domu niż dla siebie. Naprawdę, jakby mi szkoda jest wydawać na kosmetyki, myśląc o tym, że za to mogę kupić czajnik. I proszę, w cenie maski. Twojej maski masz czajnik. W ogóle maskę. Nie, no żartuję. Ładny czajniczek w końcu będzie pasował, bo mamy biały. Tak, już cały sprzęt. Już wygląda tak tragicznie. No, cały sprzęt w kuchni jest czarny, tylko ten brzydki biały czajnik. Także mamy nowkę sztukę. Tak. Jeszcze w białym czajniku najgorsze jest to, że zawsze gotujemy spaghetti czy cokolwiek pomidorowego, to ten cały czajnik jest wręcz czerwony. Nienawidzę tak go potem. Stoi przy płycie indukcyjnej. Tak, i potem nienawidzę z niego czegokolwiek zmywać, a z tego przynajmniej nie będę zmywał, bo jest czarny. Przestań, będziesz czyścił. No ale przecież nie byłbym sobą, gdybym nie spełnił zachcianek mojej ukochanej, dlatego idę do Sephory i wezmę jej tam pomadka. Jeżeli ona ma zdziałać cuda, no to zobaczymy. Przetestujemy i pewnie damy wam znać, gdzie ta pomadka była, jak ona się nazywała. Dzień dobry. Dobra, znalazłem. Pani mi podpowiedziała, pomogła w zakupie, także biorę. Jeszcze była ta wersja, trochę mniejsza, a ta jest troszeczkę większa. Akurat jak wychodziłem ze sklepu, to skończyła mi się bateria. Zawsze standardowy problem z naszymi bateriami. Nie wiem, musimy ich chyba kupić z 15. Ale proszę. No przestań. No a tak, jeżeli ona działa cuda, tak jak mówiłaś. Dziękuję. Proszę. Mi głupio teraz. Nie wiesz co powiedzieć? No. Ale dobrze, jak się nie wie co powiedzieć, coś to się jest zaskoczony. Tydzień walentynkowy już minął. Zaraz tak? Dzień kobiet. Jezu. I w końcu w domu idziemy coś robić na obiad.
powiedzieć. Znalazłeś swój obiad, tak? Tak. Ale to są bardzo dobre. Solone i jeszcze grillowana papryka jest bardzo dobra. Jest zdrowe. No to ja jem sobie obiad, a to jest dla ciebie smacznego. Kochani, dziękujemy za tego vloga, mam nadzieję, że się podobało i widzimy się już niedługo w kolejnym, także my się żegnamy i do zobaczenia. Ciao!